Dla przykładu, tylko jeden rok, czarny rok, 1979, styczeń, Zatoka Bentley u wybrzeży Irlandii. Wybuch na francuskim tankowcu Betelgeuse. 40 tysięcy ton ropy wylądowało w morzu. Luty. Na Atlantyku ulega awarii grecki tankowiec Andros Maria. Do morza wycieka 69 tysięcy ton ropy. 27 lipca. Na Morzu Karaibskim zderzyły się dwa iberyjskie supertankowce. Ropa oblała dokładnie wybrzeża wyspy Tobago. Nikt nie wie, ile jej było naprawdę. Zatoka Meksykańska. Wybuch na platformie wydobywczej. Przez wiele tygodni do morza wylewało się co dzień 30 tysięcy baryłek ropy naftowej. Morze i nafta. I zbieg okoliczności, który zwykliśmy nazywać nieszczęśliwym. Każda technologia, każda maszyna jest w pewnym stopniu zawodna, a wraz ze wzrostem ilości urządzeń narasta zagrożenie. Na szelfach kontynentów działa dziś 350 wydobywczych platform. W Europie, na Morzu Północnym około 50. I co kilka miesięcy następuje kolejny zgrzyt. Siły przyrody, niedoskonałość technologii, urządzeń, błąd ludzi. W ciągu ostatnich 15 lat oficjalne statystyki mówią o 14 wielkich katastrofach, takich, którym nadano przydomek ekologiczny. Mniejszych nawet się nie liczy. Milion ton ropy zamiast do przemysłu trafiło w otwarte morze. Zawodne bywają także środki transportu. Po wodach świata pływa dziś 8 tysięcy tankowców. Rocznie transportują ponad miliard ton ropy, ale nie zawsze trafia ona do portu przeznaczenia. Rocznie w nieszczęśliwych wypadkach ulega uszkodzeniu około 400 statków. Co 30 to tankowiec. Czasem jest to skutek błędu nawigacji, czasem zużycie lub niedoskonałość konstrukcji, czasem bezmyślność. Ale skutek zawsze jest ten sam. Dziesiątki tysięcy ton ropy w morzu. Statystyka towarzystwa Lloyd's. W przeciągu 15 lat 226 katastrof pływających cystern. Zderzenia, pożary, eksplozje, osadzenia na mieliźnie, przecieki. Razem około 4 milionów ton ropy w morzu. Gęstość ruchu na oceanach wzrasta, a tankowce to największe jednostki pływające. By wykonać zwrot, taka masa potrzebuje 2 km wolnej przestrzeni. By zahamować, 20 km. Nic więc dziwnego, że czasem tej przestrzeni brakuje. 1/3 wielkich katastrof trafia się w okolicach brzegów. Plaże przestają wtedy istnieć. Tu już nie ma miejsca dla życia. Setkami tysięcy giną ptaki, które szukały odpoczynku na brzegu lub falach. Niewielka warstwa ropy okazuje się granicą między życiem a śmiercią. Wybrzeże europejskiego rozwiniętego kraju drugiej połowy XX wieku. A statystyka jest nieubłagana. W roku 1975 uszkodzeniu ulegał co 20 tankowiec, rok później co 15, w roku 77 co 12. Coraz częstszym widokiem na morzach są błyszczące w słońcu wielkie plamy. Mimo że ta substancja, mieszanina ciekłych węglowodorów, jest naturalnego pochodzenia, rozkłada się bardzo powoli. A nowych źródeł problemu przybywa. I
I dopiero gdy przychodzi nam stawić czoła temu nieprzyjacielowi, wychodzi na jaw cała bezradność ludzkiej techniki. Akcje ratownicze są tyle widowiskowe, co mało skuteczne. Na otwartym morzu w zasadzie jesteśmy bezsilni. W takich przypadkach nie wystarcza już określenie zatrucie środowiska. Bardziej pasuje katastrofa ekologiczna. Eksperci oceniają światowe zasoby ropy na 100 miliardów ton. Cena ropy rośnie, a błyszcząca, pełna samochodów i migotania świateł naftowa cywilizacja coraz częściej pokazuje drugą twarz. Cena rośnie. Tego po prostu usunąć się nie da. Maziste, obrzydliwe, paskudne. A gdyby do tego jeszcze dodać zapach, który w tej chwili mnie ogarnął, no to można by cały ogrom nieszczęścia mieć od ręki. Nieczęsto w naszych programach straszymy, no ale w tej sytuacji cywilizacji, która pokusiła się o zdobycie kosmosu, która działa sobie inżynierią genetyczną, raptem na jej honorze wyrosła taka plama. A skutek jest taki, że używamy tego jako produktu do wytwarzania paliwa, które napędza naszą cywilizację. Tyle, że od czasu do czasu, na skutek awarii technicznej, od czasu do czasu na skutek błędu technologicznego, niedoskonałości urządzeń, a czasem po prostu głupoty i bezmyślności, na morzach pojawia się plama tego typu i wtedy nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić, bo jest to plama nie tylko paskudna, jest to plama trująca. Problem owszem jest, ale tragedii jeszcze nie. Ten alarm, zanim się wywoła, trzeba zastanowić się, na czym rzeczywiście polega problem i jaka jest jego skala. Otóż, jeśli się dobrze przyjrzeć, to z katastrof tankowców w morzu znajduje się raptem 500 000 ton ropy rocznie. Natomiast z normalnej eksploatacji tych tankowców już 2 miliony ton. Platformy, owszem, ulegają awariom, ale tylko 100 tysięcy ton dostaje się do morza rocznie. Z normalnej eksploatacji platform nieporównanie mniej. To samo z eksploatacji portów. Ale to, co ścieka rzekami do morza, to jest ponad 2 miliony ton rocznie. A jeśli zajrzeć głębiej, na naturalne spojrzeć procesy geologiczne, okazuje się, że one ekspediują do morza 3 miliony ton ropy rocznie. A teraz największa niespodzianka, bo z atmosfery, w formie opadów atmosferycznych, czyli naturalnej działalności przyrody, ląduje do morza i oceanów 8 milionów ton ropy, a więc po prostu sama przyroda i my sami znajdujemy się w sytuacji zalewanych ludzi przez tę ropę, ale nie na skutek głównie awarii tankowców, jakby się chciało na to patrzeć bardzo powierzchownie. Słucham tego, panie redaktorze, i ciarki mnie przechodzą. No widać, że optymizm jest czasem straszliwą chorobą, bywa, że śmiertelnie niebezpieczną. Bo mnie naprawdę nie idzie o to, skąd to się bierze. Idzie o to, że jeśli już się wzięło, to nie umiemy sobie z tym poradzić. My, ludzie końca XX wieku. Nawet ta plama, te węglowodory, które spadają razem z deszczem na skutek tego, że gdzieś tam jeżdżą samochody, działa jakiś przemysł, czy chociażby zrzuty z petrochemii, prawda, które są w wielu przypadkach zdecydowanie większe niż właśnie katastrofy z tankowców, jeśli popatrzeć na skalę globalną oczywiście, to nie zmienia postaci rzeczy. Jesteśmy bezsilni. Większe niż właśnie katastrofy z tankowców. Jeśli popatrzeć na skalę globalną oczywiście, to nie zmienia postaci rzeczy. Jesteśmy bezsilni. No otóż tak patrzą pesymiści i mają pewne prawo oczywiście przejaskrawiać to, co jest. Ale trzymając się konkretów, najpierw trzeba może podzielić ten problem na dwie rzeczy. Plamę trzeba ograniczyć, a potem ją zebrać. I otóż tu się robi już bardzo wiele. Bardzo wiele. Zaczynając od tego, co się dzieje na przykład na Śródlądziu, gdzie problemy są oczywiście nieco łatwiejsze. To jest model, oczywiście model zapory, która łączona z takich, zapory sorpcyjnej, łączona z takich segmentów, tworzy się pewną przestrzeń ograniczającą rozlewanie się ropy wewnątrz. Jest specjalny materiał, no może to być różny, akurat
ten, który jest najłatwiej dostępny. Może to być najlepiej jakaś pianka poliuretanowa, która chętnie chłonie olej czy ropę. I tak wygląda fragment tej zapory rzeczywistej. Co najciekawsze, jest to urządzenie stworzone w Instytucie Ochrony Środowiska w Gdańsku, więc widać, że i u nas coś w tej mierze zaczęło się dziać. Zresztą Instytut prowadzi dość pionierskie prace w Polsce w tej dziedzinie, ale świat też nie spał i wyprzedził nas, no trzeba powiedzieć, dość poważnie. Teraz dopiero nadganiamy ten dystans, bo na morzu robi się już rzeczy takie. Zapora, 25-metrowe odcinki, to jest oczywiście fragment, przekrój, nawinięte na specjalny bęben. W momencie otworzenia jej wypełnia się samoczynnie powietrzem, dzięki właśnie takim elementom rozpierającym. Pływa po powierzchni wody, 25-metrowe odcinki łączone są w większe fragmenty i w ten sposób powstaje naturalna zapora ograniczająca rozlewanie się ropy na morzu. Z takim fartuchem na dole jeszcze, żeby tam tędy nie przeciekały. Inny przykład takiej zapory. Tym razem w tej górnej części rękawa pompowane jest powietrze i w ten sposób zapora utrzymuje się na morzu. Również od kolejnych odcinki łączone są większe fragmenty albo coś takiego, obciążane łańcuchami, 12-metrowe odcinki i w ten sposób jest szansa, że tę olbrzymią plamę, która bardzo prędko rozprzestrzenia się na powierzchni morza, będzie można ograniczyć. Środki są, trzeba tylko wiedzieć, jak je stosować. Dzisiaj nie ma już odwrotu. Złowrogie plamy na powierzchni mórz i oceanów po prostu będą. Takie są reguły statystyki. Trzeba przeciwdziałać, ale tu w grę wchodzi problem przestrzeni i czasu. Potrzeba nowych technologii i rozwiązań. Próby ograniczenia rozlewu zamknięciem barierą sprawy nie rozwiążą. Poprawią sytuację, bo łatwiej walczyć z drugą plamą. Kiedy się rozpłynie, nie ma już na nią sposobu. Zapory montowane z plastikowych segmentów czy plastikowe rękawy napełnione powietrzem spełniają swoją rolę tylko wtedy, gdy morze jest spokojne. Nawet gdy działają poprawnie, pozostaje problem, jak plamę zniszczyć. Oczywiście odpowiedzią mogą być środki stare jak petrochemia, detergenty. Na każdy litr ropy dodatkowy litr detergentów. Ropę rozpuszczą, ale w morzu pozostaną. Koło się zamyka. Sytuacja jest więc zła, ale nie beznadziejna. Do akcji rusza brygada specjalna, pompa przeciwko plamie ropy. Różni się od zwyczajnych nie tylko wielkością. Jej konstrukcja wykorzystuje podstawowe własności fizyczne ropy naftowej. Lepkość. Ropa praktycznie przylega do wszystkiego. I podobnie jak oliwa. Na wierzch wypływa. A kiedy włożymy do takiej kąpieli jakikolwiek przedmiot, to tak jak ręka, pokryje się dokładnie czarną mazią. I ta właśnie idea podsunęła konstruktorom pomysł. Rękę zastąpiły plastikowe krążki. Model wykonany w skali 1 do 10 jest wierną kopią swego wielkiego brata. Tu do wodowania niepotrzebny jest dźwig. Napędzane hydraulicznie krążki zanurzają się w ropie. Wracają do pompy i tu szczotki ściągają z nich czarną maź. Ropa gromadzi się w wewnętrznym zbiorniku i stąd pompowana jest dalej. Wydajność, jak na takie maleństwo, spora. 10 ton na godzinę. Duża wersja jest w stanie zebrać 10-krotnie więcej. A proces można jeszcze przyspieszyć przez otoczenie plamy zaporą.
Najważniejsze jednak jest to, że ropa znika z powierzchni morza bez powrotu i można ją skierować do przerobu w rafinerii. Gdy gra idzie o życie, zaczyna się liczyć czas. Morze umiera szybko. Działania podejmować trzeba natychmiast. Wprost z ładowni samolotu dwa kontenery na spadochronach opadają na plamę. Wewnątrz pojemników automatyczne zapory. W ciągu 35 sekund pojemnik trafia na wodę. Tu paczka rozwija się w 100-metrową barierę. Zrzucone osobno boje kotwiczą ruchomą przesłonę. Przy pomocy helikopterów łączy się sąsiednie segmenty. W ten sposób otoczyć można plamę, zapobiegając niemal całkowicie wyciekom na zewnątrz. W tych próbach ropę zastąpił olej sojowy podlegający samorozkładowi. Okazało się, że prawie 100% pozostało wewnątrz zapory. I tu do akcji wkracza niezwykła łapaczka. Działa na podobnej zasadzie jak pompa, z tą tylko różnicą, że plastikowe krążki zastąpiły długie listwy. Bęben wykonany z tych listew zanurza się w wodzie i po prostu wyciąga z niej ropę. Ta pływająca pompa wyrzuca z siebie 350 litrów na minutę. Ale przecież współczesne tankowce mają w swoich ładowniach 200, a nawet 300 tysięcy ton ropy. Plam wciąż przybywa, a morze czeka na ratunek. I nie może się doczekać. Słuchaj, ja w tym przypadku nie leję takiej ropy źródłowej, a to są właśnie... O Jezu, ależ to jest... Łącznie ze śladem zapachu morza. To są właśnie zanieczyszczenia ropne zebrane podczas jednej z akcji na Zatoce Puckiej. To popatrz, to jest obrzydliwe, to właściwie nie jest ciecz, to zlepek takich grudek paskudnych. Ale czy to znaczy, że zapory są złe? I to jest między... Słuchaj, a dlaczego niby te, dlaczego te zapory nie uratowały żadnego obszaru podczas poważnej katastrofy ekologicznej? Dlaczego na przykład wystarczy, no powiedzmy, bardzo silny wiatr, żeby przestały funkcjonować tak, jak się zakłada? Dlaczego na przykład przy nawet niewielkich prądach morskich ropa uchwycona taką zaporą bardzo chętnie przeciska się pod tym fartuchem od dołu, bez względu nawet na głębokość tego zanurzenia? I ostatecznie, jak dużą plamę jesteś w stanie tego typu zaporami chwycić? A nawet jeśli już chwycisz tę plamę, to ta ropa przecież w dalszym ciągu tam jest. No jest, jest oczywiście i zostanie potem pozbierana, no bo do tego właśnie cała sytuacja się sprowadza, że zapora jest szansą zlokalizowania katastrofy, a potem do akcji wkraczają specjalne urządzenia, które nazywa się zbieraczami. I właśnie taki zbieracz, który może na godzinę zebrać 10 mniej więcej ton ropy, przy czym chodzi tutaj o oleje o mniejszej lepkości, te talerze plastikowe, które tu są widoczne, kręcą się w ropie, przy czym plama musi mieć co najmniej 2,5 cm grubości i ropa osiada na nich, potem są odsysana, jest ropa wewnątrz tego urządzenia, specjalnym przewodem trafia do pompy, gdzie można ją zebrać, albo inny zbieracz o większej wydajności i przystosowany do olei o większej lepkości. W tym przypadku kręci się specjalne łopaty, które zanurzone w oleju zbierają go na swojej powierzchni, a te czerwone kule to są po prostu pływaki, dzięki którym zbieracz pływa na odpowiednio zanurzony na powierzchni wody. Teraz wystarczy włączyć silniki diesla i za chwilę
kiedy już te zasilane hydraulicznie łapacze skończą swoją pracę, można przystąpić do zastosowania innych urządzeń, jeszcze większych, bo te na przykład potrafią zebrać 20 ton ropy, a takie, w których umieszczone są takie tarcze, 50 ton ropy na godzinę. Można wreszcie zastosować tkaniny, które są takimi pasami bez końca, które bardzo lubią olej, a bardzo nie lubią wody, czyli olejem szybko nasiąkają, potem odciska się to i w ten sposób odzyskuje zebraną ropę, albo tak może wyglądać ten pas. A wreszcie można, jeżeli już wszystko inne jest niewystarczające, wziąć specjalną, chłonącą też bardzo chętnie olej tkaninę, rzucić na tę plamę, i co, a potem metodą gospodyni wycisnąć. Domowej, tak? Która tak się plam pozbywa. A tak na marginesie, mówisz, ile to ciągnie? Do 50 ton ropy na godzinę, no, są również zbieracze. Masz plamę, która jest dziesięciokrotnie większa, to 10 godzin? No mniej więcej tak by należało sądzić. No nie, bo warstwa tej ropy staje się coraz cieńsza. A to pracuje dopiero od plamy, która ma odpowiednią grubość. Ile ropy z takiej plamy jest takiej pomocy zdolny zebrać? Trudno powiedzieć, to wszystko zależy od warunków. Maksimum praktycznie 30% z tego względu. Do 50%, powiedzmy sobie. W szczególnych przypadkach, z tego względu, że wystarczy, że masz sytuację tego typu, że gdzieś się rozleje i na skutek działalności wiatru, plama natychmiast przedstawia się w ten sposób. Tu jest szalenie cieniutko, tu nie nadaje się do zbierania. Działa się praktycznie wyłącznie w tym obszarze. To już jest rzecz stracona. Mało tego. Te zbieracze wszystkie są fajne, ale w sytuacji, w której naprawdę, no praktycznie masz do czynienia tylko z ropą, a w wielu przypadkach zbierasz po prostu taki spieniony film i zamiast tych ton ropy ciągniesz te tony ropy z wodą. I to wcale nieprawda jest, że wydajność jest tak niesamowita. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że to także jest do użycia prawie w modelowych, laboratoryjnych warunkach. Proszę pana, siła wiatru 4. Wyjdziesz z tym? No to jest graniczne. To może wytrzyma, ale ludzie biorący udział w tej akcji już nie. Tam wszystko jest śliskie od tej ropy. A no właśnie. To prawda. I nawet kiedy mamy same idealne warunki, raptem okaże się, że po wyjechaniu tych urządzeń pozostaje coś. To coś to jest bardzo delikatny film, warstewka oleju, z którym nikt nie potrafi sobie poradzić. Oczywiście. Wiesz, były robione różne próby zresztą, nawet na solidnych plamach. Po prostu pozbyć się tego taką metodą najprostszą. Podpalić. Pamiętasz te słynne historie, kiedy nawet próbowano napalmem? No i gaśnie. A gdyby jeszcze poleżało przez kilka godzin i lekkie frakcje by się stąd ulatniły, to nawet napalm by w tym przypadku nic nie pomógł. Nie mówiąc o tym, że nawet podpalić, to co robi z tymi produktami spalania? Inna sytuacja, kiedy masz cieniutką plamę i nie wiesz, co sobie z nią poradzić. Widzisz, można pokusić się o podziałanie odpowiednim środkiem. Ja ci pokażę, jak to się zachowuje, kiedy się wymiesza. No nic się nie dzieje, w dalszym ciągu pozostaje na powierzchni i w dalszym ciągu ma dla mnie za małą powierzchnię oddziaływania z naturalnym środowiskiem. Już prawie widać efekty. Widzisz przede wszystkim zmętnienie jakby całości. Działa dyspergent, który powoduje, że ta jedna plama zamienia się tak naprawdę w miriady malutkich plamek. A wtedy, jak wiadomo, szalenie rośnie powierzchnia oddziaływania tego wszystkiego, no i mikroorganizmy, które w niektórych przypadkach pomagają nam w tym problemie, no, łatwiej sobie z tym radzą. Albo inna metoda, inny środek, kiedy plamka jest rzeczywiście bardzo delikatna, można spowodować dodaniem niewielkiej ilości cudu do tego, spowodować zbiegnięcie się. Jest to taki specjalny środek, który powoduje, że wiesz, takie wielkie, a cienkie plamy zbiegają się w jedną, a grubszą, coś w rodzaju takiej jakby chemicznej zapory. Co trzeba robić potem? Potem zbieraczami trzeba dopiero Mówię ci o tym, że my tu używamy chemii naprawdę ostatnich dni. To są super nowoczesne środki do działania z tą ropą, a jednocześnie popatrz, jakie śmieszne skutki. Przecież to jest plama na honorze, naprawdę duża. Nie mówiąc o tym, że w wielu przypadkach my po prostu nie wiemy, że ta ropa jest.
I wtedy no nawet cudowne okazują się środki tego typu. Specjalne samoloty, które dzięki urządzeniom mikrofalowym pozwalają plamę taką zlokalizować i spowodować to całe działanie. Bo jeśli nie ma tych samolotów, to w ogóle te twoje zbieracze i kurtyny nie wyjadą na morze. Więc to jest prawda, że trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie ta plama ropy jest, bo już tak się jakoś układa, że ropa rozbiega się bardzo prędko, z reguły prędzej, aniżeli pojawią się ekipy ratownicze i potem dopiero szuka się tego głównego jej źródła, tego jakby jądra rozlewu, gdzie 90% ropy gromadzi się na 10% powierzchni. Ale to wszystko razem nie oznacza, że człowiek jest bezradny, jak to próbowałeś tutaj udowodnić i to się nie udało. To się udało. Ja po prostu udowadniałem, że problem nie jest nowy. On istnieje od wielu, wielu lat. I od wielu, wielu lat czeka się na rewolucyjne osiągnięcie w walce z tym problemem. I takie osiągnięcie nie następuje. I kto wie, używając bardzo paskudnego w tym przypadku argumentu dziennikarskiego, czy problem ten nie zostanie załatwiony dopiero wtedy, kiedy ropa jako źródło paliwa czy chemii naszej cywilizacji po prostu przestanie być istotna. Trzy czwarte powierzchni naszej planety to morza i oceany. Woda, którą nie tylko można zapaskudzić, ale także zaprząc do roboty. Ruch fal morskich w laboratoryjnej skali. Energia, która po oceanach świata rozpływa się jak dotąd bez produkty. A gdyby takie wahadełko odpowiednio powiększyć? Nazywa się je okiem diabła, rzeka ognia i żaru. Olbrzymie ilości ciepła, niestety, stracone. Strumienie gorącej wody i pary wydobywające się z wnętrza Ziemi. Widomy dowód, iż nasza planeta kryje w sobie nieokiełznane siły, choć właściwie należało dłużyć czasu przeszłego. Energia geotermiczna ogrzewa już dziś niejedno miasto. Niewidzialny ruch mas powietrza, wiatr. Jak wszystko, co się porusza, i on jest nośnikiem energii, bezpłatnej, bo wywoływanej naturalnymi procesami. Wielkiej i występującej wszędzie, użytecznej, bo znamy sposoby jej chwytania. Znamy i wracamy do nich coraz częściej. Podobnie jak coraz częściej, z nadzieją patrzymy w słońce. Z nadzieją, że ogrzeje nasze domy i napędzi nasze pojazdy. A gdyby to wszystko okazało się niewystarczające, to jest przecież jeszcze jedno wielkie marzenie ludzkości. Słońce ziemskie, energia termojądrowa. Marzenie o niewyczerpalnym źródle energii, które kiedyś stanie się rzeczywistością.